Wokół ludzi znanych tworzy się wiele teorii spiskowych. Jak na przykład to, że Walt Disney został po śmierci zamrożony. Podobnie rzecz się ma z raperem o pseudonimie Tupac. Z jego śmiercią związana jest tak zwana teoria siódemki, ale o tym później. Zapraszam na odcinek poświęcony legendzie hip-hopu. Tupac Amaru Shakur urodził się 16 czerwca 1971 roku. Jego imię oznacza w wolnym tłumaczeniu świetlisty wąż, a nazwisko pochodzi z języka arabskiego i oznacza wdzięczny Bogu. W pierwszych latach życia jego rodzina przeprowadziła się do Baltimore, gdzie mieszkali w prowizorycznych domkach ze względu na brak pieniędzy. To właśnie tam Shakur napisał swój pierwszy rapowy tekst, który recytował pod pseudonimem MC New York.